Część elektryczna zrobiona. Pokrótce teraz omówię całość, tylko sobie skrzynkę spod nogi zabiorę, którą się zresztą potknąłem. Jak wygląda sytuacja? To, co widzieliście na timelapsie, jeśli nie, to sobie możecie zatrzymać, zaklatkować. Tak jak mówiłem na początku w pierwszym filmiku, w pierwszej części filmiku, uziom fundamentowy zmierzony. Oczyściłem tylko szczotką z farby do gołego metalu, śruba M8. Ja akurat użyłem śruby A270, czyli nierdzewki, ponieważ taką mam, nakrętka kołnierzowa od drugiej strony. Klasyczny no, końcówka 8x16, przewód LGY16. Poszedłem sobie w dół tutaj. Na timelapsie widzieliście, że podłączyłem 16 bezpośrednio na ochronnik. Później się z tego wycofałem, ponieważ no, zapomniałem sobie. Sprawa jest bardzo prosta. Z bednarki wchodzimy na Zuga. Zuga daje na ochronnik, a ten przewód to jest uziemienie konstrukcji. Ponieważ to jest ochronnik typu drugiego, iskierniko, warystorowy, firmy Saltec, teoretycznie nie musiałbym dawać szesnastki, prawda? Zgodnie z instrukcją wystarczy szóstka. Ja natomiast, jeśli mam taką możliwość, to daję zawsze szesnastkę. Grubszy przewód akurat do ochronnika nie zaszkodzi. Idea jest bardzo prosta, jeżeli się zastanawiacie, jak to działa. Z dachu, jeżeli nastąpi wyładowanie, zejdzie sobie do ochronnika, z ochronnika zostanie zrzucone. Na timelapsie, jeśli się zastanawialiście, mierzyłem impedancję pętli zwarcia oraz sprawdzałem impedancję pętli zwarcia faza PE, czyli przewód ochronny, i sprawdzałem tutaj, czyli na kablach, które sobie z puszki tej wziąłem, uziemienie, i porównywałem, jaka jest różnica z uziemieniem bezpośrednio z bednarki. No więc mogę Was poinformować, że jest różnica dokładnie 0,6 ohma. Ponieważ, przepraszam, 0,06 ohma, ponieważ miałem, przepraszam, tak, 0,06 ohma, ponieważ mi tam wychodziło, albo nawet 0,04, bo mi tam wychodziło 0,74, a tu mi wychodziło 0,78 bodajże, czy tam 0,80, no nieistotne, w każdym razie na setkach miałem różnicę, więc stwierdziłem, że po prostu zrobię falownik, jest uziemiony z przewodów w puszce, tam mi idzie 4 mm², od tutaj już mi idzie 2 mm² i sprawa jest prosta. Wchodzi mi na bezpiecznik, jest to 10 amper. Jak ktoś jest ciekawy, co akurat mam, to jest Eaton z tej nowej serii X-Pol Home. My na przemian stosujemy Eatona, Schneidera i Hagera, w zależności co akurat w hurtowni się trafi taniej. Ponieważ no, w naszej firmie mamy 12 ekip montujących fotowoltaikę, średnio robimy jeden lub dwa montaże dziennie. Teraz oczywiście jeden, bo jest zima, natomiast w lecie nawet dwa małe montaże dziennie, no więc kupujemy w danym momencie, co jest tańsze. Natomiast nie schodzimy na wszelkiej maści Canluxy lub całe, lub tego typu jakieś dziadostwo. Zawsze to jest Eaton, Schneider, Hager. Czasami się trafia jeszcze Siemens, ale to bardzo rzadko. Szyna neutralna, wiadomo. I to wszystko. Na razie nie zaczaskuję wtyczek, ponieważ jak chłopaki mi na dachu zrobią, połączą mi całe okablowanie, to ja będę mierzył jeszcze rezystancję izolacji, przy czym zobaczycie, że w przypadku SolarEdge'a pomiar rezystancji izolacji jest inny niż klasycznie, ponieważ tam mamy optymalizatory, tutaj mamy ich akurat 16. Więc tak naprawdę mierząc rezystancję całego obwodu w klasycznym układzie, no to mierzymy, wiadomo, wszystkie przewody łącznie z tymi przewodami od
paneli, przedłużki, nieprzedłużki i tak dalej, sama rezystancja, izolacja, jaka jest w panelach. Natomiast w SolarEdge'u mamy jeszcze optymalizatory, więc mierzymy de facto rezystancję, izolację optymalizatorów. Tutaj dalej, dlaczego tak zrobiłem? Ponieważ na pierwszy rzut oka teoretycznie mogłem zejść gdzieś tędy, ale tu mam rurę gazową, więc się od niej odsunąłem maksymalnie, ile się dało. W suficie mi coś dzwoniło, tam jak widzieliście na timelapsie, więc sobie poszedłem sufitem. Poszedłem sobie górą i zszedłem. O co chodzi? W miarę możliwości należy unikać krzyżowania się strony AC i DC. Prawda? Zauważcie. Tu mamy swoisty podział, to jest strona AC, to jest strona DC. Oczywiście teoretycznie można, w praktyce raczej tego się nie powinno robić. Nie wiem, czy zauważyliście, nie ma różnicówki, nie ma ochronnika przepięciowego. Powód jest bardzo prosty. Odległość od głównej rozdzielnicy, licząc po kablach, po długości przewodów, wynosi jakieś, nie wiem, 8 metrów, może mniej. Jest mniej niż 10 metrów. W skrzynce, w rozdzielnicy głównej jest ochronnik przepięciowy. Wprawdzie jest to Canlux, taki, przepraszam, jest to jakiś Simtek. No straszne gówno, nie oszukujmy się, ale przynajmniej jest. No i zgodnie z zasadami, zgodnie z tym, co podają producenci, do 10 metrów po kablach jesteśmy chronieni przez ochronnik w rozdzielnicy. Tu teoretycznie moglibyśmy dać ochronnik typu drugiego, ale nie ma sensu. Różnicówki nie ma dlatego, bo w falowniku SolarEdge, w tym oto piecyku gazowym, bo on tak wygląda, znajduje się wbudowana różnicówka i to w zasadzie nawet nie jedna, ale dwie. Więc i to różnicówka typu B, która wykrywa również składowe stałe, tak więc nie ma potrzeby, a poza tym jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie obwód, na który ja jestem wpięty, ten trójfazowy, jest za różnicówką. No czyli de facto mielibyśmy trzy różnicówki, jedną prawda, w falowniku, jedną tu, jedną jeszcze 8 metrów dalej, no więc bez sensu. Tak to wygląda. Jeżeli jesteście ciekawi, jak te kable poszły dalej, tu oczywiście wszedłem sobie dołem, ponieważ też w miarę możliwości teoretycznie mógłbym wejść tędy, prawda? Ale staram się też wchodzić, żeby te przewody od uziemienia raczej wchodziły bezpośrednio mi na zługa. Tu zauważyliście, że zrobiłem pętlę. Zostawiłem sobie po prostu zapas kabla. Jeżeli ktoś po mnie przyjdzie i coś tu będzie przerabiał, pewnie nie będzie takiej potrzeby, ale jakby coś przerabiał, no to zawsze ma te 10-15 cm, powiedzmy 20 zapasu. Oczywiście można te wtyczki przedłużyć, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką założyć taką, prawda, MC4 i za jej pomocą przedłużyć wtyczki. Jak to idzie tu? Tu idzie do góry. Tu oczywiście tam jeszcze w timelapsie widzieliście, że mi mój, prawda, reflektor spadł. I widzicie, idziemy tu. I tutaj wchodzimy do szachtu wentylacyjnego. Niestety nie ciekawie jest to rozwiązane, ale dolne, może ustawmy tak, to i to, to jest zejście z solarów, czyli tędy płynie glikol. Tu mamy nasz peszel. W całym szachcie, aż do samej góry, idziemy w peszlu. To jest peszel 750 o zwiększonej odporności na ogień. On jest samogasnący i posiada większą wytrzymałość mechaniczną. No i tu już dalej sobie przechodzę na moją rurkę i dalej już idę sobie spokojnie do falownika. Tam na falowniku jeszcze, ci, którzy pewnie zauważyli, być może nie. W każdym bądź razie zamontowałem antenę. Muszę gdzieś znaleźć miejsce na ten reflektor, żeby mi nie zjeżdżał. On mi zjeżdża strasznie. O, niech się oprze. Tak będzie dobrze. Mamy zamontowaną antenę. W SolarEdge'ach, tych bez wyświetlacza, anteny nie ma.
i po prostu trzeba podłączyć zewnętrzną antenę. Można to zrobić krótką antenę w środku. Ja akurat krótkich anten nie mam. Stosuję taką antenkę. Widzicie, ona jest na magnesiku, czyli ją można przyczepić. Ma też kabel troszkę dłuższy. No i chodzi o to, że mamy... No, można ją wystawić gdzieś dalej, żeby był lepszy zasięg. Tu akurat sytuacja jest o tyle ciekawa, że niedługo wróci klient i będziemy mieli pociągnięty kabel ethernetowy. Także jeszcze rozkręcę, będę musiał jeszcze rozkręcić falownik. Wejdę tutaj obok kablem ethernetowym i wepniemy falownik bezpośrednio na ethernet. Teraz tak, zrobię cięcie, ponieważ pójdę po drukarkę i pójdę po... I zamknę po prostu całą skrzynkę już na gotowo. I tak naprawdę na dobrą sprawę zostanie mi tylko i wyłącznie pomiar napięć i rezystancja izolacji strony DC. Tylko tutaj sobie wyjmę sobie bloki, ponieważ no, jeżeli zacznę mierzyć rezystancję izolacji, wprawdzie będę mierzył napięciem 500 V, ale to jest układ Y, jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego na ochronniku są trzy takie moduły, tak? Jeden jest na plus, jeden jest na minus i zbiorcze jest do ziemi. Tak to jest robione. Praktycznie każdy producent ma. Jeśli zastanawiacie się, co to jest za producent, co to wygląda, no więc tak, zareklamujemy troszeczkę. Mam nadzieję, że się nikt nie pogniewa. Jest to Saltec. No i tu widzicie, może mi się uda wyostrzyć, SLP PV500 T2. Sprawa jest prosta, 500 na plusie, 500 na minusie, 500 na zbiorczym, razem mamy 1000. Dlaczego tak robią, nie wiem. W każdym razie na pytanie, co to jest za firma, jest to czeska firma. Firma, która produkuje to w Czechach, to jest ich produkt, to nie jest jakiś Chińczyk, który jest brandowany. Wiem, że Saltec produkuje dla kilku firm zachodnich. W innej warstwie kolorystycznej nie jestem pewien, Hager bodajże. W każdym razie kilka znanych firm korzysta z Salteca. Także to nie jest jakieś chińskie gówno, które ktoś przemalował, że jest Saltec. Oni to robią w Czechach. Robią to, mają całą kompletną ochronę przepięciową. To znaczy, jeżeli będziecie chcieli, to możecie na stronę DC mieć typ pierwszy i drugi, typ drugi, na stronę AC tak samo są, do wszystkich sieci, praktycznie rzecz biorąc, do wszystkich sieci są typy pierwsze, typy drugie, typy pierwsze i drugie. Jako ciekawostka jest też ochrona portów szeregowych, czyli jeżeli na przykład macie, nie wiem, RS-485 i chcielibyście go ochronić, to oni też do tego ochronniki mają. Natomiast największą ciekawostką z Salteca, nie wiem czy mają Dane, chyba nie ma, a jeśli ma, to nie napotkałem się w każdym bądź razie. Szukaliśmy, mieliśmy problem ze znalezieniem. Ochronniki przepięciowe typu drugiego, iskiernikowe. Tak, nie warystorowe, ale iskiernikowe. Bardzo drogie. Po co? Powód na ochrona przekładników prądowych i napięciowych. Jeżeli mamy liczniki o pomiarze półpośrednim czy pośrednim, to mamy... Przekładniki prądowe albo napięciowe i z nich idzie, prawda, do licznika. I teraz, jeżeli wyładowanie przyjdzie po szynach głównych, może przeskoczyć nam na przekładnik i dalej nam zniszczyć bardzo drogi licznik. I żeby tego uniknąć, są potrzebne ochronniki. Zwykłych warystorowych zastosować nie możemy, ponieważ warystory mają upływ. One mają jakiś tam upływ i z czasem ten upływ się powiększa, a przy wysokich napięciach, przy wysokich prądach, no ten upływ, jeżeli mamy na przykład przekładnik, który nam daje maksymalnie 5 albo 10 amperów, no to, czy nawet więcej, no to ten, prawda, warystor po pewnym czasie nam zacznie coraz bardziej puszczać i fałszować pomiary. No więc dlatego typ drugi na iskierniku, który upływu nie ma. To chyba tyle. Pozostał mi jeszcze proces odpalenia falownika. Ale tego omawiać nie będę, ponieważ filmików jak setupować Solar Edge'a i inne falowniki to jest cała masa. Nie wiem czy wspominałem, to co smarowałem to jest wazelina techniczna. Każde tego typu połączenie należy po prostu zabezpieczyć wazeliną techniczną przed
korozją, czyli żebyśmy nie, żeby nam tu gdzieś coś nie skorodowało, no i nie mówiąc o tym, że łatwiej później odkręcić śrubę. No więc to chyba tyle. Jak będę wykonywał pomiary rezystancji izolacji, to nagram kolejny krótki filmik, żebyście zobaczyli, jak to wygląda przy SolarEdge'u. Powiem tak, pomiar rezystancji izolacji będę robił dokładnie tak, jak zaleca SolarEdge. Jest to bardzo dziwna technika, robi się to w bardzo dziwny sposób, ale jak najbardziej jest on zgodny z tym, co mówi SolarEdge i faktycznie działa, ponieważ tak diagnozujemy falowniki. To chyba tyle. Witam. Skrzynka zamknięta, oklejona. Tu Wam pokażę, w jaki sposób ja oznaczam, oklejam skrzynki. Żółta taśma, czarny napis, 1000 V, oznaczenie prądu stałego. Ostrzegawcza naklejka, uwaga, 1000 VDC, 400 AC. Na dole oznaczam rureczkę, 16 mm kwadrat uziemienie. I 400 V stałego, plus oczywiście oznaczenie SPDDC. Dlaczego po angielsku SPD, Surge Protection Device, a nie po polsku? Powiem tak, nie wiem, ochronnik przeciwprzepięciowy, OPP, dziwnie to brzmi, natomiast SPD, każdy elektryk, który jest godzien miana nazwania go elektrykiem, powinien wiedzieć, co to jest SPD, co to jest DC, znać podstawowe symbole. Dalej wyłącznik PV, oczywiście rzecz bardzo istotna, czyli zaślepka, nie wolno zostawiać dziur w rozdzielnicach. Ktoś wypnie paluchy, coś się stanie, nie ma. Ma być zatkana dziura. Tu oczywiście zaślepki, ponieważ plombować nie będziemy, ale to jest zawsze ładniej wygląda niż są gołe dziury. Teraz tak, drukowanie naklejek. Króciutko, ja używam drukarki firmy Brother. Jest to model 550, Pitacz 550W. Drukarka jest w walizce. Maksymalna szerokość taśm to jest 24 mm. Powiem tak, akurat ten model jest dość drogi. W walizce kosztuje w granicach 600-700 zł. Przy czym ma oczywiście duże możliwości, ponieważ możemy drukować symbole, możemy sobie sami zaprojektować symbole i co najważniejsze, tego typu naklejki możemy sobie na komputerze obrobić, wrzucić do drukarki, tak? Do tego jeszcze możemy drukarkę bez najmniejszych problemów obsługiwać ze smartfona. Jest wyposażona w Wi-Fi, możemy drukować ze smartfona. Oczywiście powiem tak, ja ją bardzo lubię, ponieważ ma automatykę, że ustawiamy, ile mamy pól, ustawiamy krotność tych pól i ona nam tam, prawda, ustawia, że nie musimy liczyć, wpisywać wartości, kombinować, prawda, do przy opisie właśnie tak jak tutaj, że mamy 3 pola, 2 pola, 3 pola, tak, to jest zautomatyzowane, ale powiem tak, jeżeli nie chcecie wydawać Bóg wie jakich pieniędzy, a dopiero zaczynacie przygodę z elektryką, to kupcie sobie na przykład najtańszą drukarkę Dymo, czy na przykład właśnie Bradera. To jest cena rzędu 160 zł, tak? Czyli mniej niż 200 zł. Należy unikać nieopisywania skrzynek. To jest po prostu, powiem tak, przyjdzie ktoś po mnie i od razu będzie wiedział, aha, 1000 V stałego, czyli to jest do DC, 400 zmiennego, czyli to jest do AC, to jest uziemienie, 16 kwadrat, jest to opisane, wiadomo gdzie jest wyłącznik, nie ma kłopotów i przede wszystkim to jest też kwestia wyglądu. Jeżeli ktoś przyjdzie po nas, to popatrzy na to i widzi, że to robił zawodowiec. Ja rozumiem, gdyby drukarki kosztowały, nie wiem, 5000, tak? Ale tu mówimy o kwotach rzędu 200 zł za drukarkę plus parę taśm, także nie wiem, jak można ich nie mieć. Ja mam to wszystko, tak wygląda gotowa rozdzielnica. Spróbuję się oddalić, żebyście sobie zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Zrobię cięcie, no i pewnie jak już całość będzie uruchomiona, nie wiem, czy zdążę,
czy będę miał czas na to, ale jeżeli mi się uda, to jeszcze spróbuję nagrać filmik, jak się setupuje falownik. Ale to powiedzmy jest mniej istotne, tych filmików jest dużo. Nie wiem, czy nagrany przeze mnie będzie miał jakąś dodatkową wartość i czy jest sens, nie wiem, zapychać sieć dodatkowymi takimi filmikami.